Siemano, witam w kolejnym odcinku na tym kanale o gotowaniu, ale dziś nie będę gotował. Czekamy na gości i będziemy z tym właśnie gościem, więc Łukasz, pośpiesz się testować gotowany. Powinien być gotowany nocą, ja to gotowałem w dzień. Bimberek 60%, zobaczymy jakie będą poszczególne etapy upojenia tym właśnie oto wspaniałym trunkiem i tak będziemy sobie pić ten biberek i zagryzać tymi wspaniałymi rzeczami, które też przygotowałem ja. Tu mamy węgorza, mamy polędwiczkę surową, mamy szynkową, mamy kanapkową, mamy mielonkę, boczek, szynkę surową, szynkę wędzoną, parzoną i udka z kurczaka. I tymi wspaniałościami będziemy, za chwilę jeszcze będzie ogórek kiszony i grzyby marynowane. Ale to aż goście dojadą i też za chwilę właśnie na ten stół powędruje ten właśnie wcześniej wspomniany 60% trunek, więc zachęcam do oglądania odcinka w całości, bo naprawdę może być ciekawie, mogą być fajne, myślę, że będą, także lecimy. To co? No i przyjechali, no co, pijemy. Łukasz, to jest Łukasz, witam, siemano. Patrz, bardzo. A taki zmrożony. O Jezu. Teraz nie wykończył. Tak to się zastyczało. Gazowany? No pachnie ładnie. Okay. Ja pierwszy raz sobie niby. Przecież wiesz, nie? Tak. Nie zamarza, to znaczy, że jest więcej niż 40%. Poczekaj, Łukasz. Ach, no jak takie dobre, to trzeba pić. Patrz, przymarza mi rękę. Czekaj. Także zobaczymy, jakie będą nasze reakcje w kolejnych etapach upojenia. Zdrowie producenta po raz pierwszy. Kieliszki zakopanego. Zdrowie. Ojebany, mamo. Ja to bez mówicia. Ogarnę stanu. Także weszło zajebiście, tak jak widać. Tobie też. Bardzo dobry. Bardzo dobry. To może teraz poczekamy, aż nam się rozejdzie po tych pożyłach i zapraszamy na drugi etap. Cześć. I mamy na drugą nogę, jak to się mówi. Zrobiło się ciepło. Bardzo. Bardzo ciepło. To znaczy, że jest ciepło. To może szkoda czasu, żeby się to nam... Nie grzało. Nie grzało. Dobrze, Łukasz, mówisz. Widzę, że tak jak ja pierwszy raz pijesz. Zobaczymy efekty. Nie, ale... Dobrze, wierzę. Tylko na razie to jest malutko. To jest litrowa butelka w ogóle. Tak w ogóle, o czym nie wspomniałem. I zobaczymy, bo teraz też dwie osoby nam dobyły tutaj właśnie. Bo też dopiszamy się ty. Wiesz? No. No dobrze. Zawsze taki energiczny jest, tak się śmiejesz. Taki bo się boję tego. Nie bój się. To co, twoje teraz zdrowie możesz. Zdroweczko. Zdroweczko. Oj, ja to płaczę. A właśnie ten. Może szybka. Od sąsiadki. Z lasu tutaj, od niedaleko. Przecież ten kawał był tylko jak ten, jak w restauracji facet siedzi i zamiast siedzenie sobie zamówi, miał grzyby marynowane. I wiesz, ten grzyb tak po tym talerzu mu uciekał, nie? I kelner się, wiesz, raz przechodzi kelner, drugi raz, a ten tego grzyba tak. I kelner się mówi, poszedł do niego tego grzyba i zjadł, nie? I mówi, a ten facet, tak, co poszło? Poszło! A ja trzy razy próbowałem i nie dało rady, się mi cofało. A więc jadłem. Dobra, widzimy się przy trzecim kieliszeczku. Ile masz? Trzy. Ile? Siedem. Siedem? Osiem, no. I znowu my. Doszliśmy do wniosku z tym oto tu siedzącym Łukaszem,
Kubkowski? Nie wiem. Dobra, nie będę mówił nazwiska. Jakoś tam się nazywam. Że wypijemy teraz jeszcze przed tym, przed tą kamerą, a potem będziemy się widzieli po takim czasie. Także myślę, że różnica będzie znacząca. Także polewamy. Kobiety mają? Czy nie rozlewaj. Nie, bo w każdej kropli szkoda. Tu jest drogi. No ładnie, bo, ładnie. Ci powiem, że te... Za dużo już. Za dużo już, to jest tak. Teraz się ręka uspokoi. No dobra, to co? Teraz to zdrowie teraz. Kobiet. Kobiet, zdrowie kobiet. Także zdrowie kobiet. Teraz lepiej wchodzi. To z alkoholem jeszcze musiał popsuć na pewno. Chyba tak. Oddychać się można. Ja to się szybko wzruszę, ci powiem. Naprawdę. Ja jestem miękki człowiek. A co to było za pewne będzie jakiś film, co tak się też rozkręcił? Nie, no, na weselu. Byliśmy na weselu ostatnio i ten. I ksiądz jak przemówię walnuty, a ja w kościelego mówię, ja pierdzielę. Pokałeś. No pyski po tej. Ja? Ja? Także tak było. Mocny. Mocny. Naprawdę mocny. No, to teraz widzimy się, myślę, po takim czasie. Jak się zobaczymy. Jak się zobaczymy jeszcze. Więc czekajcie cierpliwie, podcierpliwie. I oczywiście ten film trzeba obejrzeć do końca, bo dalsze te sceny, momenty będą na pewno dużo ciekawsze, także... Witamy znowu po... Małej, większej degustacji. Małej, większej degustacji. I co? I co powiesz? Słabo. Żartował. Dobry dzień dzisiaj. Dobry dzień ma dzisiaj w ogóle. 3 razy żeby wymiotować. Cały kibel. 2 razy nie. Cały kibel, nie, u nas nie ma kibel, jest wiatr tam ze drzwiami. Zażygał całe wiadro. I ten, i węgorze cały tu węgorz. Nie wiem, czy mówiłem, że węgorz jest. Stasiu, siema. Dobrze, krzyczy. To takie te dźwięki postronne, dobre takie dźwięki. Stasiu kiedyś już był na filmie przy kociołku. Dobrze, wesoło jest. Także my sobie tutaj siedzimy. Jeszcze siedzimy. I pijemy. Także zanosi się straszna burza. I co? I na tym zakończymy ten wspaniały seans. Bo żeby nas nie pierdolło. Pierdolnie nas, to nie będzie co zebrać. Co, YouTube mi zatrzyma? Chyba nie. A oni potem sprawdzają pod kątem tego, monetyzacji. Zanim włączysz monetyzację, to trochę żartowałem YouTube. Może nie pierdolnie. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Idzie ten wspaniały Bimber. Cudowny, 60%. To co, zdrowie? Zdrowie, ale twoje tym razem zdrowie, bo ja już wypiłem 20 na jakiś szklanek. Nie pokażę tego, bo to jest niedobre, z Lidla. I ten, i... Walniemy po tym jednym jeszcze. To prawda, jakiś taki jestem pociągający dzisiaj. Zdrowie. To nie pan. Czym więcej, tym lepiej. No chyba tak, no to jest taki dzień. Ja to, wiesz, więcej bawię, czy to jest. Większe kawałki łapał, te tłuściejsze. Jest czym dobrze zapłacić, to można wybić. Dobra, pozdrawiamy serdecznie i tyle.